Dzień dobry. Będziemy robić śniadanko? Tak, dzisiaj. Jakie będzie dzisiaj śniadanko? Co dzisiaj robimy? Co ty kombinujesz? Proszę pana. Gdzie ty mi tu na blat wyszedłeś? Piękne słońce dzisiaj mamy. Będzie piękny dzień. Zrobiłam pastę z tuńczyka, taką, którą już wam pokazywałam nie raz i nie dwa. O, właśnie mi się tosty zrobiły. Tak wygląda pasta z tuńczyka. Tutaj właśnie sobie robię herbatkę i mam chleb, ale mam taki nie bardzo świeży, więc go sobie zapiekam. Dzień dobry! Upsi, 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 nie tak to miało wyglądać. Mam pierwszą paczkę i pierwsza paczka w dniu dzisiejszym, już otwieram, biorę nożyczki. Przyszedł filtr i już wam pokazuję, idę do łazienki, bo filtr, który miałam poprzednio, to... Gdzie ja go mam? O, tutaj. To był ten filtr z Heliocare i on był naprawdę bardzo dobry, ale jak widzicie już mi się skończył, a że ja używam filtrów przeciwsłonecznych i mam nadzieję, że wy też cały rok, to zamówiłam sobie taki z Holika Holika, moja siostra mi poleciła, mówiła, że jest bardzo fajny, także kupiłam sobie go na Allegro i będę dzisiaj, no nie, może jeszcze dzisiaj nie będę testować, bo chcę użyć ten tak już do końca, ale... Myślę, że w tym tygodniu już sobie go przetestuję. Jestem bardzo ciekawa. I tutaj mamy 100 ml, a tutaj miałam ile? 50. No, więc ten będzie pewnie na dłużej, mam nadzieję. Właśnie dostałam zdjęcia od fotografki. I są mega ładne. Są fotki, popatrz. No, fajne są. Fajne? Trochę się zsapałam, ale właśnie nagrałam dla was film z pakowaniem torby do szpitala. Zobaczcie, muszę teraz to wszystko posprzątać, bo trochę się zrobił bałagan. Ale ten film mam już nagrany, więc będę mogła go montować i pewnie na dniach pojawi się na kanale. Teraz muszę się w 5 minut pomalować, bo za 5 minut mam kola. Ja się szybko przetransportowałam, jestem już tutaj pod moją panią ginekolog i będę szła na szybciutką wizytę. W zasadzie dzisiaj idę tylko sprawdzić, jak tam z moją szyjką, czy jest wszystko ok. Ona już się tak dość mocno skraca, natomiast na tym etapie jest to normalne, ale trzeba to oczywiście sprawdzić, czy nie za szybko. W ogóle dzieci są takie kochane, bo wychodziłam z domu i mówię Aleksowi, że idę do lekarza z Dzidzią, a on się mnie pyta, czy idę już ją urodzić. I w ogóle wczoraj też dzwonił. Tak, udawał oczywiście, że dzwoni do szpitala i się pytał, kiedy Dzidzi wyjdzie z brzuszka. Także już naprawdę chyba się nie może doczekać. Cały czas o niej mówi. Także mam nadzieję, że po porodzie będzie to samo. Tu jest strasznie ciasno z parkingiem, więc muszę sobie włączyć tutaj kamery, żeby mnie nikt nie zrysował. I idziemy. Zobaczymy, co tam słychać. Wychodzenie z auta na tym etapie ciąży jest naprawdę ciężkie. Ja już jestem po wizycie, wszystko ok, malutka sobie leży pięknie do porodu, rośnie, także nie ma żadnych powodów do obaw, także czekamy, ale torbę mam już spakowaną, dzisiaj pakowałam, pokazywałam wam, że nagrywałam dla was też film, który pewnie już jest na kanale, tak. Jest na kanale, jeśli oglądacie ten film, to możecie sobie zobaczyć, gdzieś tutaj wam podlinkuję i... Taka w ogóle mnie naszła myśl, czy ja jestem gotowa już do tego porodu i cieszę się, że prowadzę taki tryb życia, no moim zdaniem bardzo intensywny, tak mi się przynajmniej wydaje.
Przez to jakoś tak strasznie mi szybko ten czas leci i staram się nie zamartwiać na zapas, natomiast mam takie momenty w nocy, że jak nie miałam tej torby spakowanej, to się bałam, że co jeśli się nagle zacznie. No i troszkę jakby zapomniałam już tych wszystkich odczuć i nie wiem, czy sobie poradzę. Mam takie momenty, chwile zwątpienia i pamiętam, że przed pierwszym porodem też tak miałam, jakoś 2 tygodnie przed porodem. Pamiętam, że rozpłakałam się Pawłowi i powiedziałam, że nie wiem, czy ja dam radę i w ogóle jakoś tak troszeczkę mnie to przerosło. A później przeszło mi zupełnie i jak przyszło co do czego, to po prostu wiedziałam, co mam robić, słuchałam swojego ciała i wszystko było ok. Tym razem mam nadzieję, że będzie podobnie, natomiast jest tak, że są takie momenty, że faktycznie trochę się boję, przyznam szczerze, tak. Jadę teraz już do chłopaków, jeszcze muszę odebrać jedną paczkę, przesyłkę z paczkomatu i jadę do domu. Nie wiem, czy dzisiaj będzie jakiś obiad, czy dzisiaj zdążę coś zrobić, mam jeszcze pomidorową, także jak nie, to będzie tylko pomidorowo, bo dzisiaj jest po prostu szaleństwo. Odebrałam jeszcze paczkę z H&M-u, pokażę Wam w domu, bo jeszcze zamówiłam kilka rzeczy dla malutkiej, dlatego że zorientowałam się, że niestety mam za mało ubranek po tej liście takiej do szpitala. Nawet nie mam tylu bodziaków, tam było chyba napisane, żeby 5 bodziaków mieć, a ja nawet nie miałam 5 bodziaków w rozmiarze 56, więc wydawało mi się, że mam tych ciuszków, a okazuje się, że jednak wciąż za mało. Także zaraz Wam pokażę. Tylko dojadę do domu. Odzywam się do Was po krótkiej przerwie. Wykorzystałam na maksa Alexa Drzemkę. Zmontowałam w zasadzie już w połowie film, który dzisiaj nagrywałam. Także jestem z siebie bardzo dumna. Muszę jeszcze tylko nagrać voiceover, ale to nagram jak wrócimy. A gdzie jedziemy? Zaraz Wam powiem. Ale zanim gdziekolwiek wyjdziemy, muszę Wam pokazać coś bardzo fajnego. A mianowicie są to perfumy inspirowane znanymi zapachami. Perfumy marki Made in Lab. Tutaj mam opakowania, które sobie wybrałam w ramach tej współpracy. Mam tutaj numerki tych zapachów i jak zauważyłam, to większość zapachów wybrałam z kategorii orientalne, takie kwiatowe zapachy. Także coś chyba w tym jest, że to są zapachy, które mi gdzieś tam najbardziej przypadają do gustu. Mam też 2 męskie zapachy, ale o tym zaraz. Tutaj mam jeszcze karteczkę od firmy, w której mam podziękowania za chęć przetestowania produktów. I chciałam Wam troszeczkę opowiedzieć o tej marce. Jak widzicie, opakowania są bardzo proste, ale mi się bardzo podobają. Są minimalistyczne, bez jakichś fikuśnych buteleczek. I są to perfumy inspirowane popularnymi zapachami. Wszystko na stronie macie opisane, który zapach jest inspirowany jakim zapachem, który możecie znać. Często perfumy droższych marek są poza naszym budżetem, więc to jest super opcja dla osób, które chcą gdzieś zaoszczędzić pieniądze, które chcą mieć większą różnorodność w zapachach, mieć ich kilkanaście w cenie na przykład buteleczki czy 2 buteleczek, dlatego że perfumy naprawdę potrafią osiągać kosmiczne ceny za butelkę. Przy okazji jest też promocja listopadowa, bardzo fajna swoją drogą, ponieważ 4 zapachy macie w cenie 3, ten 4 po włożeniu do koszyka wskakuje Wam za 1 grosz i ta promocja obowiązuje na te pojemności 100 ml, więc na przykład możecie mieć takie 4 buteleczki w cenie 119 zł, 119 tam 70 chyba groszy wychodzi, no więc naprawdę bardzo tanio. Ja sobie teraz przetestuję ten zapach 52. O, mam też męski zapach, to jest zapach numer 01. To jest też fajna opcja do torby dla faceta, czy nawet do pracy, czy do samochodu, żeby móc się odświeżyć na szybko. Jak Paweł przyjdzie, to mu pokażę. Mam nadzieję, że mu się spodoba ten zapach. Bardzo mi się podobają te flakoniki, są takie minimalistyczne. Jest piękna, beżowa, kremowa etykieta, tutaj taki złoty element. I w tych opakowaniach zewnętrznych, tutaj macie wszystkie nuty zapachowe wypisane po kolei, co się znajduje w danym zapachu. Macie też właśnie kategorie. Ja tutaj jeden zapach mam szyprowo-kwiatowy i to jest właśnie ten, którym teraz się spsikałam. Także tak, to jest numerek 52. Bardzo ładny zapach.
Wszystkie zapachy, które wybierałam, to są zapachy, które znałam lub wcześniej też miałam, także tutaj mam za ułamek ceny fajny zapach inspirowany właśnie tym oryginalnym, także super. Dobra, lecimy dalej z tym dniem. W końcu wylądowaliśmy na Zabłociu i idziemy do naszej, w sumie jednej z ulubionych takich restauracji, Emalia, na lunch. O, tutaj właśnie idziemy, a ja niosę ze sobą Mini Coopera Alexa. Zaraz ci dam spróbować. Dam ci. Ja mam zapiekankę, no. Ale było pyszne jedzenie. Bardzo mi smakowało. Albo byłam taka głodna, albo było takie pyszne, ale w sumie jesteśmy tutaj nieraz i zawsze nam smakuje, więc naprawdę pycha. Najedliśmy się i możemy działać dalej. A co my tu mamy? Plecaczek misia. Chłopaków wygoniłam na piłkę przed vlog, dlatego że potrzebuję mieć tutaj chwilę ciszy i spokoju, żeby sobie zrealizować to, co tam mam do zrobienia. I u nas to tak niestety wygląda. Musimy sobie jakoś radzić. Trochę Paweł pracuje, trochę ja. Dzisiaj jakbyście widzieli nasz poranek, to było ciężko, bo obydwoje mieliśmy coś do zrobienia. Alex nie ma jeszcze przedszkola, będzie jeszcze dopiero na wiosnę. I ostatnio zdecydowaliśmy się nawet na to, będziemy mieć w tym tygodniu pierwszy raz taką panią, która może będzie do nas przychodzić tak raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, ale zależy nam na tym, żeby jednak jakby wychodziła z Aleksem gdzieś, dlatego że my tutaj no, nie mamy miejsca, żeby no, ona się gdzieś tam bawiła z Aleksem, bo potrzebujemy mieć ciszę, spokój i czas do pracy. No i może się uda tak, że po prostu raz czy dwa razy w tygodniu przyjdzie i zabierze go na spacer na jakieś 2 godzinki. To by nas naprawdę już i tak bardzo mocno odciążyło, zwłaszcza, że niedługo urodzi się też malutka. No a ja nie znikam, będę tutaj z wami, więc muszę jakoś wygospodarować swój czas. I tak to wygląda. Ja tutaj jeszcze mam jedną przesyłkę, którą muszę otworzyć i nagrać na Insta. O, słychać już Aleksa przed blokiem. Tak wygląda prawdziwe życie. Tak wyszliśmy z domu, wszystko zostało rozwalone, a ja teraz szybciutko muszę nagrać ten voice-over do filmu z pakowaniem walizki do szpitala. Także szybciutko, póki ich nie ma, nagrywam. Muszę się skupić i zrobić to raz a porządnie, bo nie wiem, za ile przyjdą. Źle się nagrał dźwięk, muszę zaczynać od początku. Ja mam zawsze jakieś techniczne problemy ze sprzętem, jak Pawła nie ma, a sama go wygoniłam, więc już trudno. Poradziłam sobie, nagrałam dźwięk nie z komputera, nie z programu, tylko z aparatu i wydaje mi się, że będzie dobrze słychać, mam nadzieję. A jak nie, no to trudno. Będę to jeszcze jutro dogrywać, a teraz zabieram się za kolejną rzecz, bo czeka na mnie jeszcze jedna rzecz do zrobienia na dzisiaj, taka, którą muszę zrobić. I będę mogła ich wołać do domu. Mam nadzieję, że nie marzną tam, ale czekajcie, kuknę, zobaczę, czy grają w tą piłkę. Chyba grają, nie widać ich. Tutaj to wam tylko pokażę, ale pewnie już na Insta widzieliście. Są to rzeczy z Riska, więc teraz będę mierzyć i wam pokazywać, ale to na Insta, nie tutaj. I zapomniałabym wam pokazać jeszcze rzeczy z H&M-u, które wam wcześniej obiecywałam, że pokażę. Więc są to rzeczy z tej organicznej bawełny. Wzięłam 2 pary leggingsów, bardzo są fajne, takie prążkowane. To jest też coś, co skradło moje serce i to też jest fajna rzecz, ponieważ to będzie łatwo się zapinało. Taki sweterek i do tego spodnie. Jeszcze wzięłam 2 bodziaki na długi rękaw i taki kombinezonik również w rozmiarze 56. Perfumki mam dla ciebie. Zobacz, czy ci się podobają. Dziękuję. Taki jest jeden, a drugi jest taki malutki. Możesz sobie wziąć na przykład do auta. Fajne, no. Super, dziękuję. Pokaż. Jaki ładny. Nic się nie zmęczyłeś? Nie! Jeszcze chcesz tańczyć? Tak.
No to tany, 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 tany. Dobry wieczór, witam się z Wami z łazienki i będę zapalać świeczkę i zrobimy sobie maseczkę. Nie czuję, jak rymuję. A to na prośbę jednej z Was, ponieważ ostatnio, chyba pod ostatnim vlogiem, wydaje mi się, jedna z Was napisała, że szkoda, że vlog nie zakończył się maseczką. Więc proszę bardzo, dzisiaj będzie maseczka, ale jeszcze nie wiem jaka. Tą oczyszczającą, czekajcie, jeszcze się zastanawiam. Albo nie. Mam jakąś taką maseczkę z Eveline. Wygładzająca maseczka do twarzy i ona będzie z jakimiś takimi drobinkami. Zobaczymy. Będzie chyba ładnie wyglądać, więc ja związuję włosy i zmywam makijaż. Zaraz sobie napuszczę wannę pełną wody i bardzo, ale to bardzo potrzebuję takiego relaksu wieczornego, naprawdę. Jeszcze może dorzucę sobie do kąpieli jakąś fajną kulę. A czemu nie? Zaraz zobaczymy, co tam ciekawego mam. Staram się zawsze nie trzeć jakoś bardzo oczu, ale mimo wszystko. Niestety coś tam trzeba, bo inaczej nie domyję. Pięknie wyglądam.